się cieszę, że was widzę. I myślę, że doceniacie sobie to, że możemy się spotykać razem jako Kościół i słuchać świadectw, razem uwielbiać naszego Pana. Jak pastor powiedział, że będą dzisiaj świadectwa, to też powiedziałem, że chętnie się do tego dołączę. A chciałem się wrócić troszeczkę wstecz, do czasu, kiedy mieliśmy tutaj tydzień postu i modlitwy. I dla mnie był to taki czas wyjątkowy. Miałem możliwość tutaj kilka razy uczestniczyć w porannej modlitwie. Miałem możliwość też być na kilku popołudniowych modlitwach. Ale cofnę się jeszcze, chyba tydzień wcześniej, do spotkania, które mieliśmy takie w gronie liderów, w gronie tak usługujących osób w Wiśle. Takie wieczorne, nocne spotkanie modlitewne. I dla mnie osobiście był to wyjątkowy czas. Przyjechaliśmy tam z takim oczekiwaniem też, że Pan Bóg będzie działał tam na tym miejscu. I naprawdę Pan Bóg działał. Mogliśmy sobie usługiwać słowem zachęty, mogliśmy się modlić o siebie nawzajem. I myślę, że ci, którzy byli, to potwierdzą, że był to czas taki wyjątkowy. I później też mnie przynajmniej wprowadziło to tak wewnętrznie, tak duchowo. Przygotowało mnie to do tego czasu postu i modlitwy, które mieliśmy w zborze. I co jest dla mnie takie też w tym niesamowite, to, że dla mnie to nie była taka akcja po prostu, że pojechaliśmy tam, coś żeśmy przeżyli, wiecie, tak jak się idzie na koncert, posłuchało się i tyle. I ten czas tutaj modlitwy też nie był taką akcją po prostu, ale zostało coś. Zostało coś, co Duch Święty zrobił. I widzę to jakby, czy będąc tutaj podczas nabożeństwa, podczas uwielbienia, czy w ogóle gdziekolwiek się modlimy, to widzę, że ta modlitwa jest inna, że tak jakby, nie wiem, czy zdarzyło się wam zauważyć coś takiego, że poznaliście, będąc powiedzmy na jakimś tam, nie wiem, wspólnym wyjeździe, czy jakimś spędzając wspólny czas z jakąś osobą i poznaliście ją trochę lepiej. No i wiecie, wyjazd się kończy, praca, szkoła i tego typu rzeczy i spotykacie się powiedzmy po tam dwóch, trzech dniach i ta rozmowa jest inna, nie? Ta rozmowa z tą osobą jest inna, jakby to, co się nawiązało, ta relacja przez powiedzmy jakiś tydzień, czy wyjazd, czy wakacje, czy cokolwiek, to zostało, nie? To zostało coś zbudowane i tak ja patrzę na to, w takim duchowym sensie, że też ten czas, który mogliśmy czy w Wiśle, czy tutaj podczas tego tygodnia spędzić razem, to we mnie jakby wzmocniło moją relację, tak myślę, z Duchem Świętym, z Bogiem. I teraz jak spotykamy się na takiej rozmowie, czy jak tokolwiek nazwać, to jest to inna rozmowa już, taka głębsza. I tym się chciałem z wami podzielić. I chciałem się z wami też podzielić słowem, które wierzę, że Pan Bóg położył mi na sercu. I to też jest, tak szczerze powiedziawszy, może czwarte świadectwo, bo nie jestem ani w żaden sposób wykształcony, czy nie wiem, nie mam wielkiego doświadczenia w mówieniu kazań, także jakby to, czym się chcę podzielić, to jest coś, co gdzieś albo sam przeżyłem, albo Pan Bóg jakoś szczególnie w ostatnim czasie w tym temacie mówi do mnie. I chciałbym, żebyśmy na początek przeczytali fragment, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza w rozdziale 15. W tym czasie przybyli do Jezusa faryzeusze
oraz znawcy prawa z Jerozolimy, sprowadziło ich takie pytanie. Dlaczego twoi uczniowie łamią tradycję starszych, nie myjąc rąk przed jedzeniem? On zaś odpowiedział, a dlaczego wy z powodu swojej tradycji łamiecie przykazanie Boga? Bóg bowiem powiedział, szanuj ojca i matkę oraz kto znieważa ojca lub matkę, niech poniesie śmierć. A wy mówicie, kto powiedziałby ojcu lub matce to, co z mojej strony mogłoby być dla was wsparciem, złożyłem już jako dar na ofiarę. To nie jest wolny od troski o rodziców. W ten sposób unieważniliście słowo Boga na korzyść waszej tradycji. Obłudnicy, słusznie prorokował o was Izajasz. Lud ten czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Czczą mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Następnie przywołał tłum i powiedział, słuchajcie i zrozumcie. Człowieka czyni nieczystym nie to, co wchodzi do ust, lecz to, co z nich wychodzi. Wtedy podeszli uczniowie i zapytali go, czy wiesz, że to słowo, czy te słowa zraziły do ciebie faryzeuszów? A on odpowiedział, każda roślina, której nie zasadził mój ojciec w niebie, zostanie wyrwana z korzeniami. Zostawcie ich. To ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj skończą w rowie. Wówczas odezwał się Piotr. Wyjaśnij nam tę przypowieść. Jezus na to. To i wy wciąż jesteście tak niepojętni? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, trafia do żołądka, a potem jest wydalane? Lecz to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym, bo z serca pochodzą złe zamiary, morderstwo, cudzołóstwo, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszerstwa, obelżywe słowa. I to czyni człowieka nieczystym. Jedzenie nieumytymi rękoma nie czyni człowieka nieczystym. Ojcze, chcemy Cię prosić o to, żebyś pokazywał nam dzisiaj to, co Ty masz dla nas, Ojcze. Ja wierzę, że przez swojego ducha Ty chcesz nas kształtować, chcesz uczyć nas, chcesz, żebyśmy coraz lepiej Ciebie poznawali i to, jak Ty patrzysz na nas, na to, co robimy, jak żyjemy. Prosimy Cię o mądrość, Panie, i też na ten czas. Amen. Chciałem, żebyśmy może takie coś nietypowego zrobili, ale mam nadzieję, że macie do mnie na tyle zaufania, że nie będziecie myśleli, że robię jakieś dziwne rzeczy. Na chwilę, żeby się skupić, zamknijcie oczy. I chciałem, żebyście przez chwilę pomyśleli, może cofając się wstecz w swoim życiu, o osobach, które w waszym życiu miały na was wpływ, albo które w jakiś sposób też Bóg używał, żeby coś się zmieniło w waszym życiu. I jakby pomyślcie o tym tak szerzej, bo na pewno takie osoby w waszym życiu są, na pewno ktoś się przyczynił też do tego, że poznaliście Jezusa, czy to rodzice, czy znajomi. Na pewno ktoś, macie jakieś bliskie osoby, jakichś przyjaciół, którzy mają, czy mieli wpływ na wasze życie? Bo myślę, że każdy z nas ma taką osobę. Przychodzą wam takie? Jak teraz mieliście zamknięte oczy, przyszły wam takie osoby na myśl? Czasem jako ludziom wydaje się nam, że jesteśmy samowystarczalni, że tak naprawdę to sami
na siebie zarabiamy, sami wokół siebie jesteśmy, o siebie się w stanie, jesteśmy o swoją rodzinę troszczyć. I czasem się nam też wydaje, że w momencie, w którym przechodzimy jakieś trudne chwile, to jesteśmy sami. I że nikt się nami nie interesuje, albo że nikt nie wyciąga nas z ręki. Ja mówię, że czasem się nam wydaje, dlatego że myślę sobie, że to jest jedna z takich sztuczek diabła, które on próbuje, taki oszust, które on nam próbuje wmówić. Dlatego, że to jest moje zdanie, że najłatwiej jest mu atakować pojedyncze osoby. I czasem się nam też wydaje, że wygodnie nam jest nie angażować się w jakieś relacje głębsze. Bo no oczywiście to ma dużo wad też, nie? Że na przykład po pierwsze zajmuje czas, bo jakakolwiek relacja, nawet taka na odległość, to już tym bardziej zajmuje czas, jak trzeba się z kimś dzwonić czy jakkolwiek. To zajmuje czas. To w jaki sposób wymaga od nas otwarcia się, nie? Żeby mieć z kimś taką głębszą relację, nie taką tylko, że wiecie, gdzie pracuje i co robi, jakie ma zainteresowania i takie, wiecie, takie suche fakty, takie encyklopedyczne, że tak powiem, to wymaga od nas też otwarcia, bo nie, znaczy jest to taka trochę, myślę, jednostronna relacja, że ja wiem jakieś takie głębsze rzeczy czy więcej o drugiej osobie, a ona o mnie nie, bo ja się tak trochę zamykam, nie? Także na pewno utrzymywanie relacji z innymi nie jest łatwe, nie jest wygodne czasem, ale myślę, że warto. Dlatego, że jak wsłuchaliście się też, mając zamknięte oczy, może w historię swojego życia, to były osoby, które miały na was dobry wpływ, nie? Pozytywny wpływ, na pewno. Czy możemy napisać sobie taki scenariusz, w którym tych osób nie ma w naszym życiu? Możemy spróbować. Co by się stało? Ciężko powiedzieć. Ja na pewno w swoim życiu miałem, i to myślę sporo takich osób, na pewno kilka takich bliższych, które miały duży wpływ na moje życie i dziękuję Panu Bogu, że był to taki pozytywny wpływ. Przynajmniej tak ja to odbieram z perspektywy czasu. Nie zawsze sobie to doceniałem, bo czy to był kolega w podstawówce, który, wiecie, nie chodził na imprezy, czy na przykład, nie wiem, nie ciągnął mnie tam w jakimś kierunku takim, że tak mogę powiedzieć, ciemnym. Czy to był ktoś, z kim zamiast gdzieś tam się w inny sposób wyszaleć, to gdzieś w góry chodziłem co tydzień i wiecie, byłem tak zmęczony, że już nie miałem na głupoty czasu czy siły. No to jednak dziękuję Panu Bogu, że to był pozytywny wpływ. I nie wszystkie z tych osób, które ja sobie tak myśląc o tym przez te ostatnie dni miały na mnie wpływ, były osobami wierzącymi też. Ale większość. Dlaczego przeczytałem ten fragment z Ewangelii Mateusza? Bo tak powierzchownie może się on wydawać niepowiązany z tematem. Ale chciałem, żebyśmy się nad nim trochę pochylili. Czytamy tutaj w pierwszym wersecie, że do Jezusa przybyli, uwaga, z Jerozolimy znawcy prawa. Czyli pokonali jakąś drogę ludzie po to, żeby do niego przyjść i z nim spotkać. I co oni chcieli go zapytać? Jak bardzo poważna była ta sprawa, którą oni poruszyli z Jezusem. Jakbyście, powiedzmy,
się dowiedzieli, że dajmy na to w Gdańsku jest, no może przesadziłem z odległością, ale gdzieś tam powiedzmy w Łodzi, nie? Jest jakiś nauczyciel, człowiek, który, tak mówią ludzie, przez którego Bóg działa. I dzieją się, wiecie, jakieś niesamowite rzeczy, nie? Ludzie uważają, że ma głosi z mocą, z autorytetem. I gdybyście mieli przebyć tą drogę do Łodzi, powiedzmy tam jakąś, to zadalibyście mu pytanie, dlaczego twoi uczniowie nie myją rąk przed jedzeniem? Bo to tak się wydaje trochę takie pytanie, którego ja właściwie to takim ludziom, z którymi się na co dzień spotykam, niekoniecznie zadaję. No, nie myjesz, nie myjesz, nie? No nie jest to jakieś pytanie takie, wiecie, przychodzi ludzie do Jezusa z pytaniami, jak mam dostąpić zbawienia? I to, co myślę, jest pytanie takie, które jest mocne, nie? I ma wpływ na moje życie. A tu dlaczego nie myjecie rąk? No i jak czytamy tutaj, to Jezus za bardzo nie pochylił się nawet nad tym pytaniem, nie? Podoba mi się to w nim, że on czasem wiecie, no mógłby zrobić wywód i tak dalej, on mówi, nie, no, ale to powiedzcie mi jeszcze co innego, to słuchajcie, to dlaczego wy gorsze rzeczy robicie, czyli jakby pozwalacie nie szanować ojca i matki, dlatego że coś sobie tam wymyśliliście. Już nie chcę się na tych przykładach konkretnych skupiać. Nie? Ja wiem, że dla nich, dla znawców prawa, którzy bardzo, dla faryzeuszów, tak, którzy bardzo sobie cenili i dla nich to było bardzo cenne, ta nauka starszych, tych, którzy byli przed nimi, którzy mieli jakąś tam mądrość, oni sobie to bardzo cenili. Dla nich to było ważne. Dla nich te wszystkie rytuały, przepisy i tak dalej były ważne. Ale właśnie do tego zmierzam, że przez czas, który oni zbierali sobie te wszystkie prawa i przepisy, to rozminęli się całkowicie. Rozminęli się całkowicie z tym, co Pan Bóg przewidział. Nie? I to już jakby nie analizowałem tego, skąd się wzięło to obmywanie tych rąk, takie rytualne i tak dalej, jakoś szczegółowo, nie chcę się na tym skupiać, ale rozminęli się też w takich przykazaniach, takich, które Pan Bóg im dał, nie? Żeby szanować ojca i matkę. A o, tam jakieś kruczki były, że można jako ofiara i tak dalej. Rozminęli się po prostu. Mieli taki wpływ z pokolenia w pokolenie, czy jakby będąc w tym gronie, w którym byli, na siebie, na swój sposób myślenia, na to, w jaki sposób myśleli, że Bóg czego od nich wymaga, że całkowicie się rozminęli. I gdyby mogli się spotkać z Bogiem, tak? W tym momencie się mogli spotkać z Bogiem i powiedzieć Mu, że to jest ważny przepis, myć ręce przed jedzeniem i teraz chcielibyśmy, żebyś tutaj z uczniami pogadał, bo oni tego nie robią. I właśnie Jezus im mówi, że to nie jest takie istotne. A co mówi dalej? Cytuję Izajasza, w którym czytamy, że lud czci mnie wargami, a serce jest daleko ode mnie. A później uczniowie mówią mu, że zraził do siebie faryzeuszów tym, co powiedział. Oni zdawali sobie sprawę z tego, jak ważni to są ludzie, ci, którzy do niego przyszli. To nie byli jacyś tam, wiecie, zwykli ludzie. Oni może nie mieli jakiegoś, to nie byli królowie, ale mieli duży autorytet wśród ludzi. Byli bardzo szanowani wśród ludzi, dlatego że co możemy o nich powiedzieć, jak możemy na nich w cudzysłowie psy wieszać za różne rzeczy, to byli bardzo gorliwi ludzie i to byli ludzie, którym naprawdę zależało na tym, żeby robić to, co w ich myśleniu podobało się Bogu. I oni byli tak gorliwi w tym, że to też budziło szacunek innych.
Ale Jezus mówi do swoich uczniów: zostawcie ich. W 14 wersecie. To ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj skończą w rowie. I dlatego ten fragment, ponieważ myślę, że w relacji z ludźmi mamy właściwie cztery możliwości. Możemy mieć ludzi, którzy na nas źle działają, czyli możemy mieć relację z kimś, kto na nas źle działa. Na przykład jakąś szkodę mi to robi. Weźmy ten przykład. Faryzeusze, będąc w tym swoim gronie, robili sobie krzywdę tym, że zastępowali przepisami faktycznie Boże przykazanie i jakby przez to ich serce się oddalało od Boga na rzecz tych zasad, które mieli. Może być tak, że ja, nie ktoś działa na moją szkodę, ale że ja działam na czyjąś szkodę. Ale może być też w drugą stronę. Może być tak, że ktoś działa na moją korzyść. I myślę, że faryzeusze mieli też tutaj szansę w tym fragmencie, dlatego że Pan Jezus dokładnie im wyjaśnił, w czym jest problem. I to jest właśnie ta czwarta możliwość, że ja też mogę mieć właśnie pozytywny wpływ na czyjeś życie. Mogę być, moja relacja z kimś może być korzyścią dla kogoś innego. I oczywiście to jest bardzo skomplikowane w takim codziennym życiu. I jakby wielu wyborów musimy, myślę, dokonywać. Widzę to też na przykładzie dzieci, że na pewno dużym wyzwaniem jest to, żeby rodzice na pewno mają taką troskę, żeby dzieci obracały się, jak to mówimy, w dobrym towarzystwie, nie? Pewnie myślę, że gdzieś tam jakiś wpływ rodzice na to mają. Ale my też mamy wpływ na to, w jakim towarzystwie, tak, się obracamy, z jakimi ludźmi spędzamy czas i kto ma na nas jaki wpływ. I uczniowie tutaj w tej historii chcieli, wydaje mi się, trochę pójść na kompromis. Może to jest takie słowo niezbyt modne, ale mówią do Jezusa, że czy wiesz, że ty zraziłeś w ten sposób tych faryzeuszów? Mogłeś im, wiecie, tak sparafrazuję to trochę, ale mogłeś im powiedzieć, czy to delikatniej, czy mogłeś jakoś inaczej z nimi rozmawiać, bo wiesz, oni jednak są ważni, nie? No ludzie teraz, oni będą bruzgać na ciebie, a tak to... Oni mieli taki sposób myślenia, nie? Ale Jezus znał ich podejście, znał ich serce i akurat w tym przypadku, w 14 wersecie, daje im taką radę: zostawcie ich. Zostawcie ich. I to jest, myślę, czasem, bardzo często nawet, rozwiązanie w sytuacji, kiedy ktoś działa na moją szkodę. Jeśli relacja z kimś mnie przynosi szkodę. I jeśli nie mogę z tym zrobić nic więcej, to czasem ten 14 werset mówi: zostaw. I to może być czasem dobre rozwiązanie. A ja mówię, to jest, w życiu oczywiście sytuacje są bardzo skomplikowane, ale jest to jedna z trudnych rzeczy, które czasem trzeba zrobić. Większy wpływ mamy na to, jeśli my działamy na czyjąś szkodę, czyli ta druga ścieżka, tak?
Jeśli to my jesteśmy tym, kto działa na czyjąś szkodę, mamy na to większy wpływ. Chciałbym, żebyśmy przeczytali z przypowieści Salomona z 4 rozdziału. Kilka wersetów. Ja bardzo lubię, znaczy w ogóle bardzo lubię przypowieści. I też bardzo lubię przysłowia. Nie mówię, że wszystkie, bo nie wszystkie są trafne, no może nie, czy właściwe, czy jak to nazwać, ale w wielu przysłowiach widzę mądrość w takiej prostocie, w takiej prostej formie. I na pewno znacie takie przysłowie, które mówi, że kto z kim przestaje, takim się staje, nie? I myślę, że zgodzimy się z tym, że to jest prawda, nie? Jest też inne podobne temu przysłowie, które mówi, że jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one, nie? I prawda jest taka, że na pewno byliście w różnych towarzystwach w swoim życiu i czasem jest tak, że wchodząc w jakąś grupę ludzi, musimy się albo dostosować, albo nie wchodzić w tą grupę ludzi, albo jest szansa, że to my w jakiś sposób wpłyniemy na tą grupę. Co jest trudne na pewno, dlatego że to jest zazwyczaj wielu na jednego, tak? W przypowieściach Salomona w 4 rozdziale od 14 wersetu czytamy tak. Na ścieżkę bezbożnych nie wchodź i nie podążaj drogą złych ludzi. Unikaj jej i nie zbaczaj na nią. Odwróć się od niej i omijaj z daleka. Bo bezbożni nie zasną, póki komuś nie zaszkodzą. Sen ich zmoże dopiero, gdy ktoś przez nich upadnie. Bo karmią się bezbożnością jak chlebem, a przemoc piją niczym wino. Lecz ścieżka sprawiedliwych jest jak blask porannej zorzy, która zwolna sprowadza jasny dzień. Droga bezbożnych to stąpanie w gęstym mroku. Nie wiadomo, o co można się potknąć. Zwróć uwagę na me słowa, synu mój, nakłoń ucha do moich słów. Nie spuszczaj z nich swojego wzroku, strzeż ich głęboko w swoim sercu, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Chciałem, żebyśmy się tu na chwilę zatrzymali. Na tym wersetem 23. Najczulniej ze wszystkiego strzeż swojego serca. Wcześniej czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, że z serca pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym. A tu czytamy, że najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca. Bo z niego tryska źródło życia. Także myślę, że mamy dwie możliwości. Możemy pozwolić Bogu, żeby nasze serce zamienił, tak jak czytamy w Ezechielu, tak? Zamienił nasze serce kamienne na serce wrażliwe i możemy tego serca strzec. Albo możemy iść za tym, co jest dla nas naturalne. Czyli to, co nasza grzeszna natura chciałaby robić. I to w różnej formie może być. To, co teśmy czytali, tam morderstwo, cudzołóstwo i tak dalej, to są takie duże rzeczy. Ale niewiele daleko musimy szukać. Ostatnio słyszeliśmy, jak mówił pastor, że
te dobre rzeczy, te rzeczy, które się wydają takie bezpieczne też. Czasem na nie trzeba uważać. Dalej czytamy w przypowieściach Salomona: oddal od siebie wszelki fałsz, stroń od przewrotnych wypowiedzi. Twoje oczy niech patrzą na wprost. Kieruj wzrok prosto przed siebie. Równaj ścieżki, po których kroczysz i niech wszystkie twoje drogi będą pewne. Nie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo. Powstrzymuj swoją nogę od zła. I wydaje mi się, że na grupie ostatnio się tym też dzieliłem, że bardzo łatwo nam jest płynąć na takiej fali niechęci, tak to można nazwać. Czyli możemy sobie siąść razem i tak naprawdę jakbym tak rzucił temat, a ci politycy to, albo ta służba zdrowia to, to wiecie, to byśmy sobie pogadali długo pewnie, nie? W większości, gdziekolwiek byście się dosiedli, to sobie pogadacie, nie? Gorzej już jest, trudniej już jest w drugą stronę, jeśli musimy się zmierzyć z taką dyskusją, nie? Jeżeli, i to, jak, to nie muszą być takie, wiecie, takie no, popularne tematy. Myślę, że w kościele też możemy jeden na drugiego sobie ponarzekać, nie? Na przykład, a to kazanie znowu było dzisiaj za długie. Albo, a to uwielbienie było znowu za głośne. No i wiem, że tutaj możemy długą listę zrobić, także narzekać jest bardzo łatwo. Ale myślę, że to nie jest metoda, przez którą albo my będziemy mieli dobry wpływ na kogoś, albo w ogóle ta rozmowa, czy ta dyskusja, czy to spotkanie może mieć dobry wpływ na nas. No bo co innego byłoby, gdybyśmy powiedzieli: kazanie było dzisiaj długie i nie zdążyłem na autobus. Mogę porozmawiać z pastorem, bo chciałbym dosłuchać na przykład kazania. No teraz wiadomo, że to można odsłuchać, także może słaby przykład, ale rozumiecie, o co chodzi, tak? Że czasami, nie mówię, żebyśmy w skrajności opadali teraz, nie mów negatywnie o tym, nie mów źle, nie mów. Musimy czasami taką, krytyka jest generalnie pozytywna, nie? Ja cieszę się, nawet bardzo się cieszę, jeśli ktoś do mnie przyjdzie i powie mi: słuchaj, to a to robisz źle, rób to inaczej, bo wiem, że na przykład doświadczenie, czy jakkolwiek, nie? Albo nie wiem, nie krzycz po nich, czy nie wiem, nie denerwuj się w ten sposób, bo to nie ma. To jest krytyka i to jest dobre dla mnie. Ale jeśli ktoś z kimś innym sobie rozmawia o mnie i mówi: a popatrzcie, bo tamten znowu się zdenerwował i znowu krzyczał i znowu nic z tego nie było, no to nie ma to dla mnie na pewno dobrego wpływu. I bardzo łatwo, myślę, właśnie możemy jechać na takiej fali niechęci, ale już trudniej jest wykuć coś z tego. I ja sobie bardzo cenię relacje z takimi osobami, które właśnie coś takiego konfrontującego są w stanie powiedzieć. Choć to czasem jest trudne i wiem, że to nie jest łatwe powiedzieć komuś coś właśnie takiego konfrontującego, bo to na mnie wiem, że ma dobry wpływ. I wiem, że jeżeli faryzeusze tutaj w tej historii, w której czytaliśmy o Mateuszu, posłuchaliby tego, co im chciał powiedzieć Jezus, to niekoniecznie odwróciliby się na pięcie. To byli mądrzy ludzie. To byli naprawdę mądrzy ludzie. To byli ludzie, którzy znali Słowo Boże. Ale byli zamknięci. I żeby ktoś mógł mieć na mnie dobry wpływ, to ja muszę być otwarty. Żeby Duch Święty, żeby Bóg miał na mnie dobry wpływ, to ja muszę być otwarty. Pan Bóg też nie działa tak, że zmusza nas do czegoś, nie? Gdyby nas Pan Bóg zmuszał i On
takimi marionetkami byśmy byli Jego, to świat by nie wyglądał tak, jak wygląda. Nie? My mielibyśmy, nie mielibyśmy wtedy wolnej woli prawdopodobnie w żaden sposób. I w relacji z ludźmi też musimy być, myślę, otwarci na to, że ktoś nam powie coś, co się nam niekoniecznie podoba. W Tymoteuszu, 2 Tymoteusza, w 2 rozdziale i od 23 wersetu drugi rozdział, 2 listu do Tymoteusza, 23 werset mówi: unikaj głupich i niedorzecznych dociekań. Wynikają z nich tylko kłótnie. Tytus, list, trzeci rozdział, 9 werset też mówi, że rodowody, tak, czy spory o prawo są bezużyteczne i do niczego nie prowadzą. Może być tak, że nie pilnując się, będziemy się kłócili o dobre rzeczy. O rzeczy, które w naszej ocenie są istotne, nie? Że dajmy na to, myjemy ręce przed jedzeniem, czy nie myjemy przed jedzeniem? To się może wydawać istotne w dzisiejszych czasach, nie? Naprawdę mogą być istotne rzeczy, tak? Mogą być istotne rzeczy, w jaki sposób powinniśmy uwielbiać Pana Boga, w jaki sposób powinniśmy się modlić. Mogą być to istotne rzeczy, w jaki sposób powinno wyglądać nasze spotkanie. To mogą być istotne rzeczy. I myślę, że w czasach, w których apostoł Paweł pisał do Tymoteusza list, dla nich istotne były te rodowody. Dla nich istotne było prawo. Oni zastanawiali się nad tym, czy poganie mogą, czy nie mogą, czy to tylko dla Żydów. Dla nich to było istotne wtedy. Ale nie było najistotniejsze. I właściwie to tylko kłótnie z tego wynikały. I później było trzeba te rzeczy prostować. I to teraz mamy, myślę, te same metody działania przeciwnika. W 3 rozdziale apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w wersecie 5, właściwie od 1, tam jacy ludzie będą w czasach ostatecznych, ale jest tam w 5 wersecie użyte takie stwierdzenie, że stwarzający pozory pobożności. Do Galacjan apostoł pisze tak. O nierozumni Galacjanie, w 3 rozdziale od 1 wersetu. O nierozumni Galacjanie, kto was otumanił, was, przed których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa? Powiedzcie mi jedno. Dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, czy dzięki słuchaniu z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele. I dlatego mówię, że do teraz szatan w ten sam sposób działa, bo ja już nieraz się spotkałem z osobami, które pewnie sam czasami tak się zachowuje, przedkładają takie, nazwijmy to, rytualne rzeczy czy praktyki i mówią, że tak musi być i tak musimy robić, bo to jest najistotniejsze. I to już teraz nie chcę podawać konkretnych przykładów, ale na pewno sami się spotkaliście z tym, że okej, wieprzowiny nie, może byśmy wrócili na przykład do soboty, albo może byśmy porozmawiali o 10 przykazaniach i tam jest też trochę rzeczy, nie? No i mamy sobie
też nogi obmywać i mamy rozdawać swoje mienie, tak, bo to jest też robili tak w czasach apostołów, tak, to wszystko mamy robić, tak, i to jest najważniejsze. I teraz ja uważam, że tak to było, tak to ma być. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie mówię, że to nie są ważne rzeczy, żebyśmy sobie pomagali. Ja nie mówię, że forma czy rzeczy, które robimy, są nieistotne. Ale nie chciałbym, żeby apostoł Paweł musiał pisać list do Zdzisława i powiedzieć: o nierozumny Zdzisławie, kto cię tak otumanił, że otrzymałeś ducha, a wracasz do uczynków. I chcesz sobie teraz zasłużyć na coś. Chcesz teraz coś postawić wyżej ponad tą ofiarą, którą Jezus za ciebie złożył. Chcesz postawić coś wyżej i chcesz sam zmienić swoje serce z kamiennego w mięsiste. Udałoby wam się kamień zamienić w coś mięsistego? Czy potrafimy tak zrobić? Zamienić kamień w coś mięsistego? Mamy kamień, prosta sprawa, mamy, nie mówię o sercu, nie o swoim tym. Mamy kamień i jak zamieńcie to teraz w coś mięsistego. Jest to niemożliwe dla nas. Taka prosta rzecz jest dla nas niemożliwa. Tak samo nie możemy sobie dołożyć do swojego wzrostu. Nie możemy włosów policzyć na swojej głowie, tak? Nie możemy dołożyć. Nie mamy ograniczone możliwości. Nie możemy tego zrobić własnymi wysiłkami. Właśnie w księdze Ezechiela czytamy o Izraelu, który wraca do Boga. I Ezechiel pisze tak: dam im inne serce. Nowe, mówią inne tłumaczenie, czy jedno. Włożę w ich wnętrza nowego ducha. Usunę z nich serca kamienne, a dam im serce wrażliwe. XXVI rozdział mówi: dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza. I to samo, usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. I teraz podsumowując to, nie chciałbym, żebyśmy własnymi staraniami próbowali siebie zmienić. I myślę, że Biblia nam to bardzo wyraźnie mówi, że nie jesteśmy w stanie własnymi siłami przez prawo, ale jedynie przez ofiarę Pana Jezusa. I tak samo siebie, swojego wpływu na innych ludzi, też nie mamy siły tak naprawdę wykrzesać. Ja tak, jak patrzę wstecz na swoje życie, to tak jak mówię, większość osób, które miały dobry wpływ na mnie, były to osoby wierzące i wierzę, że to Duch Święty używał ich, żeby mieć wpływ na mnie, żeby w jakiś sposób mnie kształtować. A też wierzę, że Duch Święty, tak jak czytamy, dobro w zło obraca i nawet te rzeczy, które były złe w moim życiu, miały, tak patrzę teraz z perspektywy, pozytywny wpływ na mój charakter, na to, w jaki sposób teraz podchodzę czy do życia, czy do różnych rzeczy. Ale ja sam, gdybym miał teraz i chciał mieć dobry wpływ, czy to na moje dzieci, czy na moją żonę, czy na moich znajomych, czy przyjaciół, czy ten wpływ, który może miałem na innych, gdyby to miało być ze mnie,
to przypuszczam, że wystarczyłoby mi może na miesiąc takiego mojego się zepnę i teraz będę, nie? Starał się. I tak szczerze wam powiem, że jak tak patrzę na swoje takie własne próby czy takie podejście, to tak mógłbym to określić, że dziękuję Panu Bogu za łaskę, którą mi okazuje, że nie zepsułem jeszcze wszystkiego w swoim życiu. Bo swoimi własnymi siłami nie jestem w stanie. Tak jak czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, moje naturalne zachowanie byłoby takie, że chętnie bym się położył tak po pracy i nic. I tam, co tam, przeleżał, posiedział. Moje naturalne zachowanie byłoby takie, że jakby mnie ktoś o coś poprosił, a wiesz co, mam taką, faktycznie mam teraz taką wielką dziurę koło domu, muszę zasypać to ziemią, nie mam czasu. W ogóle to mam dużo pracy i nie, też nie mogę nic zrobić. Właściwie to w niedzielę to bym chciał z rodziną spędzić czas, nie? Do zboru też nie pójdę, bo właściwie to tak, wiecie, jak to tydzień mija, nie? Tak przychodzi się z szkoły, pracy też nie. Może się z tobą spotkam kiedyś tam, jak ktoś mnie zaprasza, może się kiedyś tam z tobą spotkam. Kiedyś się umówimy, nie? Czy słyszeliście takie te, nie? Musimy się kiedyś umówić, nie? Ja tak czasami co roku się spotykam z kimś, mówię, musimy się z kiedyś kimś umówić, nie? Musimy się kiedyś umówić. I tak już od 4-5 lat z niektórymi się umawiam. I tak by to wyglądało, gdybym ja postawił na swoje własne takie wysiłki. Ale Panu Bogu myślę, że mogę dziękować i myślę, że każdy z nas może dziękować, że to, co dobrego możemy w życiu robić, czy to, jaki wpływ możemy dobry mieć na innych, na ludzi wokół nas, to jest tylko dzięki Niemu, tylko dzięki relacji z Nim. I z tym wersetem was chciałem zostawić, który jest zapisany w objawieniu Jana w 3 rozdziale. I w 20 wersecie. Objawienie Jana, 3 rozdział, 20 werset. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Będę z nim spędzał czas. Będę z nim przestawał, tak? Bo kto z kim przestaje, takim się staje, nie? Jeśli będziemy z nim spędzać czas, z Jezusem, jeśli będziemy słyszeć to jego pukanie, i ono jest w różnych momentach, ono jest w różnym czasie dnia, życia, gdziekolwiek. To nie musi być, że przyjdziemy do zboru i wtedy on zapuka. To może być pukanie rano, to może być pukanie wieczorem, to może być pukanie w trakcie pracy, w trakcie zajęć, to może być w trakcie czytania. Jeśli otworzymy te drzwi, to on z nami siądzie. I będziemy z nim spędzać czas, będziemy się stawali tacy, jak on się staje, jaki on jest, a tylko i wyłącznie, jeśli się staniemy tacy, jak on jest, to będziemy my mogli mieć wpływ dobry na tych, którzy są wokół nas. Wtedy będziemy wiedzieli, kiedy możemy powiedzieć, zostawiam ich, ludziom, którzy mają na nas zły wpływ, i też będziemy mogli powiedzieć ludziom, nawet tym, którzy mają na nas zły wpływ, to, co on chce im powiedzieć. Nie to, co my myślimy, jak się oni powinni zachować, ale to, co on chce im powiedzieć. Bo wiemy, że Jezus działał bardzo niestandardowo. Spotkał się z Samarytanką, która nie dość, że nie była Żydówką, to jeszcze jej życie wyglądało nawet na dzisiejsze standardy dość nieciekawie, bo dlatego, że miała już 7 mężów, nie? I co
tamtych czasach z takim człowiekiem zrobiliby znawcy prawa? Myślę, że nie musimy daleko szukać, bo przyprowadzili do Jezusa jedną taką kobietę, którą przyłapano na cudzołóstwie, nie? Ale i w tym przypadku Jezus działał niestandardowo. Nie tak, jak wymaga tego jakiś tam przepis, który... On wiedział, w jaki sposób może pomóc obydwu tym osobom. W jaki sposób z nimi rozmawiać. I ani jednej nie głaskał, możemy powiedzieć. I jednej powiedział, że coś źle zrobiła, i drugiej powiedział, że coś zrobiła. Ale jaki był efekt tej rozmowy, w jaki sposób ona była przeprowadzona, w jaki sposób, jaki efekt ona dała, jakie skutki, jakie owoce, to jest tylko możliwe dzięki działaniu Ducha Świętego przez nas. Żaden psycholog, żadne mądre książki, żadne wykształcenie, nic nie jest w stanie tak wiele zdziałać, jak działanie Ducha Świętego w nas i przez nas. Dlatego jeszcze raz was zachęcam, otwórzmy drzwi, kiedy usłyszymy Jego pukanie. Siądźmy z Nim do stołu i spędzajmy z Nim czas, żebyśmy taki jak On jest i my się mogli stać. Amen. Kochany Ojcze, ja Ci chcę podziękować za to, że masz do nas cierpliwość, że masz do mnie cierpliwość. Ojcze mój, ja Ci dziękuję za to, że postawiłeś na drodze mojego życia wiele osób. Dziękuję Ci za tych, którzy może chcieli mi zrobić krzywdę, ale dzięki Twojej łasce zrobiło to dobro w moim życiu. Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś mądrość, z kim nie spędzać czasu, Ojcze, a też postawiłeś takie osoby, z którymi mogłem spędzać czas, a miały dobry wpływ na moje życie. I też dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że Ty przez swojego Ducha chcesz, aby każdy z nas był taką osobą, która będzie miała dobry wpływ na życie drugiej osoby. Czy to brata, czy siostry, czy może obcego człowieka. I chcemy, Ojcze, spędzać z Tobą czas. Chcemy się stawać tacy jak Ty, żebyś mógł nas przemieniać, żeby to serce, które jest kamienne i jest właściwie bezużyteczne, mogło być mięsiste i mogło z niego płynąć życie. O to się prosimy i dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twojego Ducha. Chwała Tobie niech będzie. Amen.